Zobaczcie, przychodzą mnie Ducato i te Ducato wygrywa cały YouTube. Po prostu rozwaliło system, co auto u mnie przyjeżdża, tutaj jeszcze nic nie dotykają, zobaczcie gdzie jest klocek. Zobaczcie, nie wiem jakim cudem takiego stopnia na użytkowo hamulce. Patrzcie, już tłoczki praktycznie hamowały otarcze. Wjeżdżałem nim, to naprawdę było takie dziwne, bo dotykam lekko hamulca, a on nie dość, że dziwne odgłosy, to jeszcze praktycznie blokował, stawał w miejscu, po prostu klocek się blokował. Wyfrunął z niego klocek i hamował sobie tłoczkami. Zobaczcie jak szlifowo, na feldze ile widać brudu. Więc stuprocentowo to auto wygrywa wszystko, widziałem różne dziwne rzeczy. Ale jeszcze czegoś takiego to ja nie widziałem, nie wiem jakby. Kozackie Ducato. Już nie mówiąc o tym, że tutaj wszystko jest pourywane, powyrywane. Wydechy powyrywane, wszystko, jest jakaś wielka masakra. Zobaczcie, mamy Golfa Plusa. I tutaj tak, problem standardowy, zaciski hamulcowe. One mają tak, że jeżeli się tarcza nagrzeje, to w zaciskach w środku coś się zaciska, gumki i w ogóle, odrzuca śniedzi i w ogóle. Nie, na pewno nie odnośnie ręcznego, bo ręczny widzicie odbija. I tarcza w ogóle się nie obraca. Obraca się, ale strasznie ciężko. Z drugiej strony jest tak samo, pokażę wam. Ona musi się całkowicie swobodnie obracać. Widzicie? Ten stoi w miejscu. Po czym to rozpoznać? Zobaczcie, tu akurat są założone nowe tarcze. Nie wiem kto to robi, bo na pewno akurat nie ja, bo jakbym to ja robił, to bym na pewno zauważył, że te tarcze stały w miejscu. Ktoś założył nowe tarcze i są całe czerwone. Czerwone są przez to, że ma zaciśnięty hamulec, tarcze się przegrzewają do takiego stopnia, że po prostu robią się czerwone od ciepła. I więc co robimy w takiej sytuacji? W takiej sytuacji zamówiłem dwa zaciski. Jeszcze ich nawet nie odpakowałem. Zobaczcie, coś takiego. Lewy, prawy. Jest różnica, od razu powiem. Inaczej mają mocowania. Będziemy zakładali zacisk. Akurat może nie ten. O. Dokładnie tak. Zakładamy dwa nowe zaciski. Hamulce już ma w sumie nowe założone. I będzie auto dalej śmigać, bo tak to się przegrzewa i wtedy najłatwiej sprawdzić, że po prostu widzicie po kolorze tarczy, że jest czerwona. Ewentualnie jak jedziecie, dotkniecie felgi, jest naprawdę strasznie gorąca. Jeszcze poparzycie ręce. Więc też ostrożnie. Ja się biorę za robotę. Przez co jeszcze może nasz zacisk hamulcowy nie odbijać? Zobaczcie. Są śruby pływające, one muszą się swobodnie przeobracać, ruszać. Jeżeli one się w ogóle nic nie ruszają, to trzeba to całkowicie wyciągnąć ze środka. Wszystko ładnie wyczyścić papierem ściernym, dać tutaj nowego szmaru. I tak samo wszystko ładnie wcisnąć. One muszą się swobodnie poruszać. Drugą stronę mamy zrobioną. Zaraz tylko założę ten zacisk, odpowietrzymy i sprawdzimy, jak to tam funkcjonuje. Zobaczcie, już odpowietrzamy. Słabo tutaj widać, ale ogólnie sporo powietrza idzie. Jeżeli tylko powietrze skończy tutaj wychodzić z zacisku, można je zamknąć. Zobaczcie efekt końcowy. Ręczny, nożny. I zobaczcie. Obraca się. Widzieliście jak było wcześniej. Obraca się. Można by też zrobić linki, to też by nie było głupie. Ale już klient nie chce więcej płacić. Więc jest jak jest. Kiedyś coś będzie się działo, też mu zmienimy linki. Chociaż ja bym był za tym, żeby też to od razu zmienić, no ale nie mogę decydować za kogoś.
Teraz wam pokażę, jak założę koła, jak to będzie wyglądać. A więc jeszcze raz zobaczcie. Spuszczamy. Swobodnie się kręci. Swobodnie kółeczko się kręci. Robota jest dobrze wykonana. Stare zaciski na śmieci. I po robocie. Zobaczcie, taka mała sprawa. Taka mała, fajna kamerka z Allegro zamówiona. Kosztowała, nie chcę kłamać, 50 zł, coś takiego. Jaka przydatna rzecz na warsztacie. Zobaczcie, odpalamy nasze Wi-Fi. Odpalamy samą kamerkę. Przytrzymujemy. Dobra, już odpalona. Nie łącz się z internetem z pracy. Logujemy się do kamerki. Wchodzimy w apkę. Klikamy play. I zobaczcie. Mamy tutaj taki regulator. Możemy sobie tutaj światło dawać. Teraz nie mogłem zdiagnozować w jednej kijance, skąd leci olej. No bo zobaczcie, jakie dojście jest do tyłu. To jest gdzieś leci z góry, ja tu zmieniłem pokrywę. I właśnie klient mówi, że dalej gdzieś stąd cieknie. I to mi dało dużo do myślenia. Bo mówię, no po mojej robocie niemożliwe, żeby coś ciekło z pokrywy. No ale dałem jeszcze minimalnie silikonu właśnie, bo ta pokrywa nie była oryginalna i niezbyt pasowała. Ale wszystko poskładałem. Mówię, nie ma takiej opcji, żeby to było po mnie. Więc tak, zobaczcie, można sobie na przykład kamerką tam gdzieś do tyłu dojść. Teraz mi będzie to ciężko pokazać, bo jeszcze miałem nagrywane, skąd to ogólnie cieknie i w ogóle bym musiał auto odpalić. Ale jak na taką kamerkę, powiem wam, że robotę robi, można łatwo namierzyć, bo próbowałem dojść lusterkiem, nie szło. Tutaj o, cieknie po tym wężu, a rozszczelniła się, ogólnie leci olej z tej powierzchni między pompą wakuum a głowicą. Tam jest zazwyczaj taka metalowa uszczelka i ta metalowa uszczelka puszcza, ale zobaczcie, że tak ogólnie spoko. Możecie sobie tutaj wziąć opcję nagrywania, włączyć, możecie zrobić sobie po prostu zdjęcie. Dużo fajnych bajerów, jest tak naprawdę tania rzecz. A już wiele razy mi życie uratowało, na przykład raz nie mogłem znaleźć w Mercedesie, czemu nie miało kompresji na jednym cylindrze. Wziąłem, włożyłem przez otwór od świecy, pach, pach, widzę dziura w tłoku. Dziękuję, do widzenia. Więc naprawdę fajna sprawa. Taka błahostka, ale naprawdę dobra. A więc, lecimy naszą X5. Wzięliśmy ją na spacer. Złożona, wszystko śmiga, nic nie cieknie. Więc uważam, temat za skończony. Kilka osób się mnie tam pytało, widziałem w komentarzach, jaki przebieg samochodu. Więc żeby nie było, że coś kłamałem, czy coś, zobaczcie, 250 i to jest akurat przebieg taki dosyć uczciwy, rzeczywisty. Ogólnie, jeżeli chodzi o BMW, powiem wam, że X5, komfort jazdy, to jak się wysoko siedzi, skrzynia biegów, wszystko, jest rewelacja. No, wytrzymałość części, tak jak we większości nowych samochodów, jest słaba. Komfort jazdy jest naprawdę fajny, no tak jak mówię, te łańcuchy pękały, kopci nieźle, DPF się zapychał w niej, chyba wtryski w niej robiłem, raz właśnie co ten silnik się skończył, co tam jeszcze w niej robiłem, tylny dyfer, ten magiel, no dosyć sporo takich rzeczy wadliwych ma, no ale to jak każde auto, w jednym trzeba mniej robić, w drugim więcej, ale wygoda i komfort jest naprawdę niezła. Raz wam pokażę, jak się to fajnie zbiera. To taką dużą budę, to nawet fajnie się tym jeździ. Te nieszczęsne krowy znowu tutaj, co ostatnio mi na drogę wyskakiwały. Trzeba uważać, bo za niewielkie tutaj przekroczenia prędkości w Niemczech, czy za trzymanie w ogóle telefonu w ręku, od razu zabieram prawko. Trzeba tak uważać, ale zobaczcie. Na 70 niestety. O, ale w lusterku to też czarno. No więc właśnie to, o czym mówię.
Trzeba będzie jeszcze sprawdzić, czemu tak kopci, bo widzę, że tam z tyłu naprawdę dała czadu. Być może, że jeszcze od tego wypadku, co... Chociaż nie, węże mu nie spadły, to nie powinien tak robić. No bynajmniej też jeszcze skontroluję to, co go tam boli, przez to kopci. I ogólnie temat uważam za skończony, bo dzisiaj właśnie klient leci nim też w trasę gdzieś. Zadowolony, że się auto udało dzisiaj skończyć, a Was zachęcam do wzięcia udziału w mojej ankiecie na temat tego, jakie filmy będziemy tworzyć w weekendy. Możecie napisać, jakie chcecie, może trochę więcej tych filmów porobię, jakieś tematy może macie ciekawe. Jakiś temat mi podrzucicie, co bym mógł nagrać. Śmiało pisać w komentarzach na społeczności, brać udział w ankiecie. I co, i lecimy dalej z tematem. Dzisiaj już piękny poniedziałek, z samego rana, godzina 8. Tutaj Golfik Plus, pierwszym pacjentem, silniczek 2.0, kontrolka silnika zapalona. Oczywiście taka dosyć usterka standardowa, mianowicie klapka gasząca. Taka powiedzmy przepuszniczka, jak to niektórzy mówią. Więc klapka gasząca jest do wymiany, bo zapala zawsze błąd po zgaszeniu silnika. Tutaj nasza klapka gasząca. Oczywiście porządna, firmowa. Nie jakiś szmelc i szajs. O, tak, tak to wygląda. Ona w środku się uszkadza elektronicznie. Na samochodzie wygląda to tak, jedna śrubka od miarki oleju. Podciągamy wąż. Zdejmujemy wtykę. I trzy śrubki na tor 30. Robota straszna nie jest. 3 minutki wymienione, tylko potem trzeba ustawić komputerem, a to też pokażę. Tak jak mówiłem, wchodzimy w silnik. Dopasowanie, ustawienia podstawowe przepustnicy. Dalej. Ona wtedy zrobi te nastawy podstawowe. I wtedy no nie będzie pokazywał błędu. Jeżeli tego nie zrobimy, to potem po jakimś czasie będzie wyrzucać błąd. Klapka założona, adaptacja zrobiona. Jeżeli by Wam i tak pokazywało błąd, czasami jak się ta przepustniczka w środku zablokuje od brudu, to wtedy jest spalony bezpiecznik numer 5. A czy nie numer 5, tylko 5 amper. O to mi chodziło. No, tego brudu czasem to po prostu nie ma siły przepchnąć i wtedy pali bezpiecznik. Tutaj akurat była uszkodzona w środku, więc to jest całkiem inne uszkodzenie, ale też się z tym spotkałem, dlatego Wam mówię. Więc co w tych jeszcze Volkswagenach było wadliwe, to te wtryski, nie? Jak nie waliły podkładki, to elektrycznie się zawsze skichały te wtryski. Już tyle ich się narobiłem, że głowa mała. No tak poza tym to te auta dosyć bardzo, bardzo fajne, bez większych usterek. Tylko tutaj też tam mówili, że 160-181 rozrząd, a te pompy wodne nie wytrzymują, potem z pompy wodnej cieknie. Więc jak już tam macie jakieś 130-140, to warto ten rozrząd zmienić. A dzisiaj tutaj mamy pasacika w benzynie, Passat B5. Zobaczcie, w środku coś tam siedzi. Mi się wydaje, że to jest od taki opyłek, od wkręcanej śruby. Jak to się nazywa? A zdmuchniemy powietrze, to wyjdzie. Od wkręcania śruby od korkoleju. Na bank. Trochę dzisiaj syf mam, ale to z tego względu, że dzisiaj jest poniedziałek. Pełno samochodów, chyba z 20 sztuk. A ja jestem na zakładzie sam, bo jeden kurde chory, drugi na 3-tygodniowym urlopie. I niestety muszę wszystko sam robić. Ale czasami tak bywa. Zobaczcie, ktoś się mnie ostatnio pytał, jakiego kleju, jakiego silikonu, powiedzmy, używam. To na wszystkie powierzchnie, nieważne co robicie, jest bardzo dobre. Chyba wiadomo, że trzeba dobrze odtłuścić. Odtłuszczenie to podstawa. Ta pasta Dilco.
naprawdę bardzo dobra. Pokażę, jaki to kolor ma. Taki czarniutki. Więc ogólnie jest spoko. Dobra, ja się biorę dalej za robotę. Trochę jest z tym zabawy. A jeszcze na dworze tyle aut stoi do roboty, że masakra. Zobaczcie, mamy tutaj taką E-klasę. Gościu do mnie przyjechał, zdążyłem mu całkowicie auto szczytać, błędy w ogóle. I potem w ogóle zobaczcie, zobaczcie sami. Nie ma w ogóle hamulców. Pokazuję takie komunikaty. Jak trzymam hamulec, nie da rady w ogóle zrzucić biegu. Nic. Kompletna blokada. ESP, defekt itd. Pokażę wam, co z tego przyczyną. Tutaj jest bateria dodatkowa. Zobaczcie, jak tutaj była wszędzie śnieć. Ta bateria w ogóle cała napuchła. I z niej to już by nic nie dało. Mamy nową. Taka bateryjka. Śrubeczki, nutki, wszystko. I zakładamy. Zobaczcie, po złożeniu tej dodatkowej baterii. Zero komunikatów. Tam tylko jeszcze znalazłem, że jest czujnik ciśnienia. Jeden uszkodzony. Biegi normalnie chodzą. A to, co tam jest informacja o tych hamulcach, to trzeba tylko zrobić z tyłu przy hamulcach jeden, nie wiem jak to się nazywa dokładnie po polsku, wskaźnik przetarcia klocków. Więc z tyłu zmienimy tylko ten kabelek, ten taki mały czujniczek w klockach i auto będzie śmigać.